Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam Was w kolejnym odcinku z gry tutaj Game Dave Tycoon, czyli naszego. Polskiego studia Czechów. Kontynuujemy sobie. W poprzednim odcinku okazało się, że zajebiście zrobić giereczki. Słuchajcie, od wydawców. Yy, więc dzisiaj takie gierki będziemy robić. Słuchajcie. Yy, a jeżeli podoba Wam się seria, to pamiętajcie, zostawić lajka. wejść tam w linki w opisie. No i tyle właściwe. Możemy tutaj zrobić grę akcji. Fajne tantiemy. spoko zaliczka. Myślę, że powinniśmy sobie. Patrzcie, ile my mamy siana! 700 tysięcy. To jest super. I w ogóle znacznie, poszukajmy nowych pracowników. Fajnie, 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 od tego wydawcy to tak fajnie siadło, mamy mega dużo punktów, ale żeby te punkty wydać, to ja potrzebuję wydać pieniędzy, bo muszę te wszystkie rzeczy się nauczyć, żeby następne gry były jeszcze lepsze, więc na razie sobie odpuścimy, nie chcemy konwentu gier, nie chcemy, Fifa sobie dobrze radzi, no o ten jest fajny, super, 300 technologii, biorę. Szkolenie. Tutaj wdrażanie nowego personelu. Poczekamy chwilę, chyba. Poszukamy jakichś nowych temacików, na przykład komedia. Haha. Ha. O, a w międzyczasie ciebie wyślemy na urlop i ciebie też wyślemy na urlop. Nie powinno być Gites. No i w sumie ciebie też bym wysłał na urlop. Nie mogę. To zbadaj jakiś temacik Fantazy. Konsola Wena jest już dosyć dostępna. Wyprodukowane przez Ciebie GD3. Zarobione przez Ciebie pieniądze 1,5 miliona. Sporo. Popularny gatunek przygodowa to by było fajnie by było zrobić coś z przygodówką Dobra, więc robimy słuchajcie, zna znajdujemy wydawcę i szukamy co on ma tam za ciekawości No i najlepszy tutaj z tych ofert wszystkich to jest, jest wydaje mi się, że na PC ta gra akcji, więc weźmiemy to. No gra akcji o sztuka walki mi się wydaje, co? Gra się będzie nazywała King Fu, będzie na tym starym jeszcze yy, oczywiście silniku. Czy gra będzie dla dorosłych o sztuka walki? Sztuki walki może nie? Sztuki walki będzie gra dla wszystkich Dobra, powinno być git. To jest super, że nawet jeżeli zrobimy słabą grę yy, na przykład, która nie odpowiada do końca, yy, tak jak powinna odpowiadać, to i tak się okazuje, że możemy z tego fajnie zarobić super. Nie wiem po co w grach siliniowa fobuła i to wszystko. Ale nie wiem czy to lepiej mieć czy nie mieć w sumie. Tak, weźmy wywiad. Co zrobiłem? Nie wiem coś klikłem, ale zawsze to jakiś rozgłos, coś tam siądzie, fajna gierka. Różna inteligencja ważna, projekt dialogi w ogóle, projekt poziomu coś takiego bym dał, tech i tech, więc ja bym zrobił coś takiego, design, tech, o i tutaj może tech, o elegancko. Nie wiem jaka musi mieć ma ile musimy mieć punktów, ale wydaje mi się, ile musi mieć ocena, ile musi mieć ocen gra, ale wydaje mi się, że będzie Gites. Okazało się, że Fifa ma kilka niewykrytych błędów. Dużo z naszych klientów mają przez to program. My poświęcić czas, aby wypuścić łatkę. Ale możemy też, jeśli chcesz, pomóc zgarzam kliknięć nie postać. A następnie odbawienie z menu, a nie odbawienie od wody, nie działania, aby stworzyć łapkę. łatkę. No, będzie tworzona łatka. Normalnie tak, o, tylko nie teraz. Czuję, hitor? Jeżeli dobrze wszystko rozdałem w punkty, a wydaje mi się, że mogą być w punkty dobrze rozdane. Zobaczcie ile jest technologii, zobaczcie ile jest designu, zobaczcie ile mamy punktów badań. Jest siano posiadane. I Ja pierduper, nigdy w życiu nie widziałem 60 technologii, więc coś czuję, że ta gra będzie siekierą będzie. Nowe połączenie, dobrze zarządzanie, zajebiście, wydaj grę. Profesjonalista, piąty poziom dowolną postacią, jakiś odblokowałem. Piąty poziom doświadczenia, tym samym odblokowaniem zostałem stymulanty. Kolejny z nich związany jest kosztowny, bo z kosztownym, kiedy postać ma przynajmniej projektowania lub technologii. Jest warta zachodu. Po odbyciu szkolnictwa ci tymczasowe zwiększenie wydajności Twoich pracowników. Gra wartą szczytu listy bestsellerów. O, to ciekawe. W ogóle ja nie używam tych szkoleń w sumie, może powinienem. No w sumie trochę siebie powinienem. To nie kosztuje dużo, a jak robimy jakieś główne, na przykład oni badają tematy, to my siebie powinniśmy ulepszać. Badajmy tematy nowe, bo w sumie mamy dużo megapunktów. Także to jest sporty, ekstremalne, coś tego owego. Ninia. Kingfu. No co. No ze no 6? 7? 8? 8? 8? No nie wiem, czy damy radę. Chyba było, chyba było 7. Minimalnie, ale może 6 i się udało. Nie ja wiem. Na pewno dużo rzeczy sprzedamy. Bo to tak jest stworzone, że nie przejawia żadnych trendów. Yy, wielu fanów wyraziło niezadowolenie. No kurwa, wydawca. A gra spełnia nasze oczekiwania. się. No i koksior, ty stworzysz raport do Kingfu. Już zarobiliśmy 300 koła. się. Możemy potworzyć teraz drzewko dialogów. Sequele jest super ważne, bo będziemy mogli sobie sami, sami robić sequele i to będzie super. Fajnie, ranking 22, giera idzie, zajebi się od dużego wydawcy, zgiera wszędzie na półkach, stoi. Mamy półtora miliona, ty. To szybko trzeba teraz wykorzystać, żeby robić te wszystkie fajne, ulepszone SAJA i w ogóle wszystko. Ja bym się cały czas szkolił. Technologia, design i badania. Plus i szybkość. Super. Ja cały czas się będę szkolił. Najlepsze SAI. Patrzcie ile siana, kurwa! Wydawcy są totalnie opę. Nasza analiza rezultatów. Rozgrywka, ważny czynnik, dialogi zupełnie nieistotny. Super! Ale zajebiście ogólne. I zaraz jeszcze silnik stworzymy. Chociaż może nie wiem czy stworzymy silnik. Nie wiem ile będzie raz kosztować stworzenie takiego pojebanego silnika. Fajnie. Ogólny nadal sobie coś tam siana zarabiamy, więc jest kites. test. Ja bym obstawił stanowisko. Może znajdzie się ktoś ciekawy. To tylko za 20 tysięcy. Jak nie, to nie. Proste. Jest tu, jest siekiera chłop. Zobacz. Design, technologia. No, bierzemy. Stefan Wanger. Wagner. Rozwój postaci. Nie stać nas, ale wydaje mi się, że. No, nowy silnik to ja bym stworzył. Grafika 2D nie jest nam potrzebna. Wydaje mi się teraz już. Ile to mnie będzie kosztować? Dużo! A co, czy, czy tak dużo? 350 koła tylko. Tylko. Wink, wink. Ty, to weźmy. Robimy nowy silnik. KOGS V2. Cyk. Stwórz silnik. 350 koła. Lecimy, panowie. Mamy dużo pieniędzy i dzięki temu będziemy mogli robić jeszcze lepsze gry. Które będzie się podobać jeszcze większej ilości osób. będę zapowiedziała dziś Premierę konsoli Test. 364. Uuu, 150 koła miesięcznie płacimy. Szybko, 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 szybko. Miodzie, mamy, Cox 2. I teraz tak, i teraz tak. Znajdź wydawcę i robimy jakąś zajebistą gierę. Najlepiej na Paceta, no, Albo na... PlayStation, Piraci strate, Jak wy chcecie kurwa zrobić strategiczną grę o Piratach, która będzie miała więcej niż 5? Ach, Sporty Ekstremalne, RPG? Jak wy chcecie zrobić grę RPG o Sportach Ekstremalnych? Ktoś mi to powie i wytłumaczy w jakiś normalny sposób. Piraci Strategia. No, Trap, Piraci już byli, więc nie wiem co. White Wake. Się będzie nazywała Gra i będzie dla, będzie średnia i będzie dla, yy, no dla wszystkich, skoro to. Na Play system będzie. I na Cox 2.0. A grafika w 3D. <grych> Pewnie, że tak. Dobra, nawet jak zapłacimy karę, to wydaje mi się, że to powinien być hitor strategie rozgrywka dość ważna, silnik też dość ważny. Coś takiego, co? Bierzemy stoisko. Małe stoisko. <grych> Mały tak. Będzie git. Chyba, że przez to, że robimy gierkę dla dużego wydawcy, to będzie mi dużo ludzi. A my zaraz długo będziemy. Ja wszystko będę dawać. To, nie rozumiem co tu chodzi: dialogi 40%. A że to się nie, nie opłaca brać, bo. tak? Dużo siana wydama. a dialogi nie są ważne w gierce? O to chodzi? Okej. Okay. No wydaje mi się, że coś takiego. Dawajcie, chop, chop. 386 baksów mamy i minus 100 tysięcy. Lecimy. Mam nadzieję, że nie będę musiał spłacać długu. Ile przyszło osób? Mamy 22 tysięcy fanów, ale się jadam. zajebiście Fajne są, że ja nie, ja nie wiedziałem o tym, że robienie gier dla wydawców jest takie OP. 66 koła przyszło. zajebiście u Uuu, fajny rozgłos. Projekt świata. Ja coś czuję, że to siądzie, nie? Że posikam się ze szczęścia, ale nie chcę... Nie chcę... nie chcę wiecie. Wygadać. otwarte światy. Bierzemy pożyczkę. Naprawdę. Niech to będzie gra roku. Dawaj. Może jeszcze się uda wydać gierkę? Nie, nie uda się raczej. No będziemy musieli wziąć pożyczkę niestety. Tak, yy, tak. Musimy... Bierę pożyczkę 600 tysięcy i muszę spłacić pierdolony milion sto? Dobra, odechciało mi się, już nigdy nie biorę pożyczki. Co to jest, oprocentowanie 7 tysięcy 600 tysięcy i muszę spłacić 1 milion ponad? Świetnie. Dobra, mamy dwa nowe rekordy. Jak to nie będzie hicior, to nie wiem, easter eggi mogę sobie walnąć, super. Nowe tematy jakieś? Dziki zachód. Tu mnie przebadam, nawet fajne. Nie pamiętam ile mieliśmy, powinniśmy mieć punktów, ale 7 wydaje się ok. 7. Nie 6. 8. Zajebiście. Powinno być mega gites. Powinno być mega gites. Bam, pół miliona w pierwszy miesiąc. Gra spełniła, oczekiwania, dostajemy od nich się. Ojeju, ojej. Ile tam miałem te spłacić, tych pieniędzy? <grywki> jakiś milion czy coś, tylko szkoda, że nie mogę kliknąć, żeby spłacić to w jakiś, jakiś faktycznie sposób. Ty, a wiecie z czego jestem najbardziej ciekawy? Czy ja mogę... Ty, ja mogę robić sequele gier, które wydałem na przykład jak Fifa. A to wydałem przecież na tego, nie? A mogę sobie solo zrobić. Super. Poczekamy, żeby uzbierać jak najwięcej y Fifów. Jak najwięcej... Chociaż może taką jedną gierę sobie so solo zrobimy. Zgarniemy całą tą. Róbmy Fifa 2, co? A nie, czekaj. Ta. FIFA 2 będzie to giera średnia dla wszystkich. Sport, symulacja. Ja myślę, że kurwa na PlaySystem będzie Gites. Znaczy, nie wiem, jak tu się sprawdza symulacja, ale powinno być ok. Na Cox 2, grafika 3D. Zróbmy, mamy w kurwę siana. Tylko nie wiem do kiedy muszę im oddać mi siano akurat. Nie mamy takiego jednego chłopa od designu, co by to robił. Tylko ja jestem od designu. Do design, design. Takiego to powinno być. Kurwa siana. Zróbmy jedną swoją gierkę. Zobaczymy, czy też siądzie. Ogólnie to ja bym ją zwolnił. Ale to o tym. Was, sztuczna inteligencja, no to jest kurwe gigaważne. Dialogi w symulacji, no nieważne, ale sztuczna inteligencja w symulacji chyba najważniejsze. Ty to może stwórz raport. O dobra, to później zrobimy o gierce. Propozycja, odszyfruj. Wyniki pewnych badań za 58 tysięcy. Temat Lochy. No nie wiem, czy to było Wolf. Ty, coś ty taka zmęczona. Tu trzeba robić gierę. Rozgłos mam za friko, fajnie. Grafika, projekt świata widzę uziób, coś takiego i dźwięki, no coś... chyba nieważne. Dużo błędów, nie świadczy to dobrze. Dobra, trochę zmęczeni, ale mamy dwa rekordy. Okej, okay, poker recenzje, dobra gra, przyjemna. Sport, symulacja, wspaniałe połączenie, bardzo dobra, dzięki. I ją trzeba zwolnić, bo ona jest chyba najchujowsza, co? Ta, ona jest do cipy totalnie, zwolnij, tak. Znajdziemy kogoś lepszego. żebyłem kogoś od designu. Uuuuuuu! Ile siano przez, pewnie przez fanów? Kogoś od designu, nie od technologii. Sprzedałem ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Tak jest, byczki. Sequel. Świetne oceny, super. Dobra, ja myślę, że ja się zacznę szkolić, żeby być lepszy. Ty zaczniesz, ty słysz raport o Gierce, najpierw White Wake. Uuu, ten ma w porządku design, więc, no myślę, że Że ciebie weźmiemy. Jesteś wyszkolony, zostajesz. Ty idziesz na urlop, gościu. Ja się uczę. Na spokojnie 4 miliony widzowie. Mamy to. Gierka jest nasza. Ty robisz raport. Ty. Nie wiem, jakiś nowy temat. Jest coś ciekawego. Miasto. No niech będzie. Rób. Stworzymy Cyberpanga. Cyberpunga. Jest takie. Yy, chyba jest taki owoc Punga, nie? Whatever. Dobra, no nie wiem, róbmy te rzeczy różne. Ja się uczę i wszyscy tu se chillujemy. Ja najbardziej w te badania ogólny set. Badania dość ważne, żeby więcej zdobywać. Dobra. A, bo ja się jeszcze uczę tych badań. Bank? 3 miesiące na oddanie 1,1 jeden, jeden miliona. Co ja teraz zrobię? Haha, pewnie, że nic. Dobra. Robimy gierę. To zrobię. Stworzę nową grę. Albo nie. Znajdę wydawcę i stworzę grę dla wydawcy. Najlepiej na PlayStation -ka. Znaczy na. Nie wiem, na co to. Dowolny temat, kazułalowy. Odpadam. Dowolny temat, dowolny gatunek. Grupa docelowa, młodzież. Na Tessa. Tu jest fajne tantiem. Ale minimalny wynik 8. Minimalny wynik 5. No takie fajne. Dowolny gatunek fantazy. Dobra, bierę to. Licencja za 100 tysięcy? Pewnie, że tak. RPG fantazy. czyszy czas na zrobić wieśmina 1 na Wene Oasis. Cokolwiek to jest. O! Co klik co jest po Coś klikłem. Co klikłem. Nie wiem co klikłem. Trochę się boję. Nie wiem co, co tam jest później. Coś się wybiera, nie? Grafikę jaką. Mam nadzieję, że się ustawi o 3D. Średnie stoisko? Yy. <gry Entscheid> Średnie stoisko. O, jeszcze, jeszcze chcę wywiad. Twoją nową grę łączy ze sobą interesujący temat. Co powinno być priorytetem? No, opowieść i zadania. Ludzie z branży się zgadzają. Rozgłos jeden. No to nieduży rozgłos. To jest właśnie. To jest to jest etap, który nie wiem. Sztuczna inteligencja tu niby mam zaznaczone, że coś takiego powinno być, nie? To jest jeden minusik. Projekt poziomów, no może być taki albo może być taki, to jest gigantyczna różnica. Projekt poziomów. No wydaje mi się, że RPG projekt poziomów powinien mieć kurwa gdzieś tutaj, szczerze mówiąc, ale ale dam coś takiego, bo się cykam. I to jest design Tech tech. Mam nadzieję, że tego. O! To właśnie konwent będzie. A, bo to jest konwent z Faifą? A, jeszcze z, Wiedźmi... z Wieśminem. 123 tysiące odwiedziło moje stoisko. Coś tam zyskaliśmy tego rozgłosu. Pięknie ważny, ciekawe. Projekt świata, nie wiem, grafika ważna. Projekt świata chyba najważniejszy, a grafika trochę mniej ważna, ale też ważna. Powinno być GIT. No, mam nadzieję, że okaże się dziorem. Pierwszy raz robimy grę RPG, więc może być ciężka, Ale mamy różne tam fajne bonusy: typu jakieś tam rozbudowane linie, fabularne, coś tam, coś tamowego, tego. Więc powinno być w miarę, w miarę GITES. No, jakieś tam konsole, coś tego owego. Zajebiście, mamy kolejny rekord. Mamy w kurwę rozgłosu. Zero błędów, 66 designu, 74 technologii. Jesteśmy takimi kocurami. Nowy temat, nowe połączenie, dźwięki, wydaj grę. Tak, tak, wzrost doświadczenia, chuj styl. się remont? Pewnie, że remont. Ja bym chciał najpierw zobaczyć oceny. Uj, to jest profesjonalne studio. Wieśmin. No, nie wiem ile powinniśmy mieć, Max, nie pamiętam. Ile. Chyba 6 było, nie? Żeby nie zapłacić kary. Uuu! Jako że G3 stało się najpopularniejszym. A, myślałem, że my najpopularniejszy. Dobra, no ja się będę szkolić w badaniach ogólnie. Niech pomyślę. A ty stwórz raport. Ty, nie wiem. zrób rozwój postaci, whatever. Ty, idź na urlop. A ty, ciebie też przeszkolimy. Co chcesz? Ty jesteś w designie, więc przydałoby ci się, żeby przeszkolować. design dla piratów to raczej to. Ile siana? O, spełniłem nasze oczekiwania. Super. Ojejciu, ile pitongu? Milion sprzedany tego? Tylko ty, w sumie nie dostajemy tak dużo siana. Prawie nic nie zostaliśmy. Co jest? Czemu tylko 200 za tysięcy za taką sprzedaż? 90? Mały był tantiem. Ty, coś mało ogólnie. Dobra, no wydaje mi się, że nie ma, nie ma na co czekać znajdź wydawcę, nie no casualowej nie chcę, dystopia dowolny gatunek, to jakiś horror może, a tu chyba nie ma takiego. No ja bym to zrobił, bierzemy to, 200 tysięcy za licencję, ale chuj, tak, klimatyzator za 90 tysięcy, pewnie że tak. Dobra, co to jest, to jest gra, gra na jakąś konsolę TES, ja nie, nie, nie wiem co się dobrze sprawdza na konsoli TES, więc najpierw bym zrobił tak. I zobaczył co tu się dobrze sprawy. sprawdza na TES-a, a nie wiemy. Kierka musi być dla młodzieży, może to multisport. Dobra, niech to będzie multisporch. <laughs> I będzie to gra no symulacyjna, no nie. I dla dzieci, dla młodzieży. Kierka o kurze robieniu różnych rzeczy. Skakaniu. Taki... o Igrzyska olimpijskie, coś takiego. Dobra, pojeździ zadanie, mało ważne, widzę. Grupa, do której najwięcej... Grupa, która najwięcej gra dorośli, a my grę dla dzieci robimy świetnie. Zapowiada się kurwa fantastycznie. Zapowiada się hiciora. uuu Dobra, tutaj jest design. Ogólnie tech. No i tech. Ten trochę już przeciążona, ale 113% jeszcze ok jest. No, myślę, że coś takiego. Tutaj chyba nie pamiętam, ile musimy. Chyba ponad 7 musi być ocena. Jestem taki mocno dość... Ty 100 technologii, prawie. 100 technologii. Prawie mi została wycofana. Zarobiliśmy 1,5 mili miliona. Oczko, zakończ. Nowe rekordy dwa, więc powinno być okej okay, in general mi się wydaje. Wydaj grę. Uuu stron, publikuj popularne grze w pięciu głównych gatunków. Nowy projekt badawczy. Dobra, rób raport o mnie tu nie wkurwiaj. Gdzie jest moje trzy 3 Gdzie jest moje E3? Gdzie jest moja popularność? Gdzie jest hype na gierę? Ale... No, na no nic. Nie można mieć wszystkiego, prawda? Możemy nową, nową, ulepszoną grafikę zrobić I pierdolnąć im jakieś szkolenia W czym ty jesteś dobry? W technologii No to ucz się technologii, no nie? Przetestujmy na nich, kurwa, nowe te, nowe szkolenia No ja nie wiem co te szkolenia robią, więc Przetestujmy Ile? Uuu, 600 tysięcy w pierwszy miesiąc W pierwszy miesiąc 700 koła na moje konto W drugi 600 Ja spełniłem oczekiwania? Tego? Że bez kary? Normalnie? Wszystkich tu kurwa wyszkolimy teraz. W czym ty jesteś dobra? W technologii. No to myk. W czym ty jesteś dobry? W technologii. To myk. A ja siebie będę badać jako na tego. Ciebie będę szkolić jako na, baga na badania. A nie jesteśmy Nie mam punktów. Dobra, fajnie. Mamy sianko widzowe, to było na tyle, bo u mnie nagrywanie ma 40 minut yy, a pewnie coś tam dużo gadałem. Pamiętajcie, że yy, <laughs> widzimy się w następnym odcinku z serii Game Dev Tycoon już jutro. Pamiętajcie, że tutaj odcinki są codziennie i możecie obejrzeć sobie inne, inne filmy, moje, moje inne serie nie, Far Cry, Fallout czy kanał vlogowy link w opisie Lara Croft, wszystko tam tutaj jest. No powoli powoli już się tych filmów robi naprawdę dużo. Więc ogólnie y, zapraszam y, i udostępnijcie ten film dalej napiszcie komentarz czy coś. Yy, tyle, do zobaczenia, miłego dnia, raz miłej nocy, trzymajcie się, dziecie, bo cześć!